Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielki Michalo i dzisiaj zajmiemy się tematem Halo Trójki. Tak, ta prehistoryczna odsłona serii będzie dzisiaj tym, o czym sobie pogadamy, a wszystko to jest spowodowane bardzo, no dość smutną zapowiedzią, wedle której Free for Free Industries nie pracuje w ten sposób nad niczym związanym z Halo Trójką, a dokładnie nad Halo 3 Anniversary. Nie mają tego w planach. Dobra, ja tutaj się rozgaduję, tutaj kolega strzela, więc musimy przejść do akcji. Więc jak wspomniałem, niestety Free for Free nie zamierza kontynuować tego pomysłu na odświeżanie kolejnych odsłon serii. Chwila spokojna, żeby nie zginąć. No i nie dostaniemy kolejnych gier odświeżonych przez studio Sable na ich silniku z możliwością przełączania. Najwyraźniej Halo 1 i Halo 2 w pewnym stopniu były tylko i wyłącznie wyjątkami. Jedynkę trzeba było odświeżyć na, nie wiem, 10-lecie, zrobić taki precedens, a dwójka to chyba tylko głównie przez Master Chief Collection przeszła jako najstarszy ten element. No i teraz najstarszym, najbiedniejszym elementem całej serii Halo pozostaje Halo 3, który jest absolutnie kultową grą dla wielu osób. Dla mnie może nie szczególnie, że jak będę za jakiś czas robił taki ranking kolejnych odsłon serii Halo, to akurat 3 będzie dość nisko. Aczkolwiek jest to mój pierwszy kontakt z serią, który nie był zbyt szczęśliwy. Byłem na skraju porzucenia czegokolwiek związanego z Halo przy tej grze. Po przejściu nie wiedziałem o co ten cały szał. Ale to już są takie moje wspominki, które wiążą się z zaliczaniem Halo niejako przy okazji, żeby sprawdzić, o co jest taki szał, dlaczego się mówi, że Halo jest takie ważne, takie przełomowe dla Xboxów. No i to było zaliczanie, nadrabianie jakiejkolwiek serii, tu wiadomo, no był wtedy Xbox 360 dostępny w końcu w Polsce. I to była pierwsza i na razie jedyna ówcześnie odsłona, która była dostępna, którą można było wziąć sobie z półki w sklepie i zacząć grać, wciągnąć płytę, wsadzić do napędu i zabijać tych pierdzielonych obcych. No i trochę nie zrozumiałem tego, włączyłem to jakoś między pierwszym Bad Company, cholera, spinałem. To jest poziom heroiczny, żeby nie było, to jest ten poziom, który mi tak bardzo zawsze pasuje. Żeby trochę pozabijać, głupie kurde miejsce, żeby się odrodzić, trochę żeby jednak pozabijać, żeby nie iść przez nich jak przez masło, ale też żeby nie było jakiegoś hardkoru i obciachu przy ginięciu, no teraz powoli się na to zanosi. No ale wracając do wątku, między, nie wiem, Call of Duty kolejnym, wtedy był 2007 chyba rok, czyli World at War, bo no nie kupiłem Halo na premierę, więc liczę rok później, to była World at War, Modern Warfare, no i nadrabianie Bad Company pierwszego, tak więc no to są takie dość kiepskie gry, a wtedy one były wzorem FPS-a, tego jak robić te gry, no i nie bardzo sobie wyobrażałem, jak coś takiego będzie działać w taka gra dość oldschoolowa, dość nietypowy gameplay, który już chyba odchodzi do lamusa, no i taki dostosowany bardzo dopada i powody, dla których to tak dobrze działa na tym padzie. No, dziwiłem się, dlaczego nie ma przybliżenia, dlaczego granaty nie są pod jakimś mniej ukrytym przyciskiem, żeby nie przeszkadzały, żeby nie rzucać ich zbyt nagminnie. Czemu są takie bronie, które strzelają nie seriami, czemu karabin ma taki krótki zasięg. No, to są problemy, które miałem przy przechodzeniu całej tej odsłony i się męczyłem z tym okropnie. Jedyne co mi się podobało, te etapy na autostradzie, gdzie no, można było rozwalać czoperkiem wszystko co się rusza. No to się akurat nie różniło od jakiegoś takiego czegoś, od moich oczekiwań typowych. No i to są takie moje wspominki z okazji właśnie tych smutnych wieści z obozu Free for Free Industries. Mieliśmy też newsa, że w ogóle jakiś szef tam odchodzi, więc wielu się ucieszyło, że być może ktoś zrobił oldschoolowe Halo i że ten gość na pewno spieprzył tak bardzo nasze Halo. No ale tutaj już pozabijaliśmy trochę Covenantów, Halo 3 to też walka z Przymierzem, tak więc przenieśmy się do jakiegoś etapu z Przymierzem. O, może być ten. No i wracając tutaj... O, shotgun. Shotgun zawsze fajny. No i to jest potop. Kurczę, kiedy ostatnio nawalaliśmy się z potopem, poza właśnie trylogią, nie ma gdzie go tam spotkać. Były Halo Warsy, były jakieś te
rocznicowe wydania, ale tak to Potop zaginął. Wszyscy czekają, kiedy on wróci, bo jest przecież kultowy. Wiemy, że nie został zabity tak na zawsze, na śmierć zabity. No i może się doczekamy, ale to już może nie w tej trylogii. Głupio by było na ostatnią część nowej trylogii dorzucać kolejny rodzaj przeciwników, kiedy tak bardzo w drugiej się naciskało na pierdzielonych Promethean. Zobaczymy oczywiście, co dalej będzie. Czy Kamasz oni wrócą? Może wrócą w Halo Wars 2, żeby tradycji stało się zadość i żeby był wielki zwrot akcji, że się pojawia Potop gdzieś tam w kampanii. No ale wiecie co? Potop to jest kurczę takie typowe, dumowate granie, które ja, z którym ja się zapoznałem przy okazji polskiego Painkillera. To jest takie, wiecie, hordy przeciwników, przeważnie jakichś głupich, przyjmujących sporo ostrzału i bardzo często nie mających żadnej broni dystansowej. No i to bardzo przypominało tego typu granie, bardzo etapy typu biblioteka w Halo pierwszym albo Cortana właśnie w Halo trójce. To są takie etapy, bardzo takie mam wrażenie dumowato-painkillerowe, co jest takim fajnym rozmaiceniem gameplaya, którego nie ma w dzisiejszych częściach Halo, no bo jednak Prometeanie w kilku w przypadkach są po prostu klonami jakichś tam raz kowenantów. O, tu mamy cały korytarz z tymi przeklętymi pasożytami. No i geniusz Halo, kilka cennych serii, to wszystko pada. Nie da rady nawet podejść. No, to się strasznie podoba, to cały czas te mechaniki, które decydują o geniuszu grania w Halo, działają też przy Potopie. No i widzicie, jak to jest ładnie posprzątane. Czekamy tutaj na kolejny jakiś pomieszczenie. O, widzę na radarze, że przeciwnicy nadchodzą, więc się skupię tutaj na wyróżnięciu ich do końca. No i co? Miałem jakiś czas temu materiał, że czy potrzebujemy Halo 3 Anniversary. Tam po kilku podobnych wspominkach wrzuciłem jednak ostatecznie stwierdzenie, że chyba potrzebujemy, bo w Halo 3 nie gra się tak znowu zarąbiście. Uważam, że efekty dźwiękowe mogłyby być lepsze, że graficznie ta gra bardzo odstawała od jakichś standardów ówczesnych konsol. Na pewno to nie oferowała HD takiego przyzwoitego, to było coś poniżej tych 720 pikselków. To zostało teraz oczywiście naprawione i są pewne okropne, szkaradne modele, które widzimy teraz cały czas. I je też trzeba by trochę poprawić, trochę się wziąć i ten sposób odświeżania, jaki mieliśmy pokazany przy okazji jedynki czy dwójki, byłby to po prostu idealny, tym bardziej, że no już jestem przeskok generacyjny, więc można by jakąś różnicę zauważyć, zrobić coś troszkę ładniejszego od Halo 2 Anniversary i myślę, że wszystko byłoby kurczę ok, nie byłoby wielkich z tym problemów. To jest byłby remake, remaster tego typu duperele i one wiadomo, że nie będą olśniewać grafiką tak jak robią to premierowe produkcje. Więc byśmy to przeżyli, żeby po prostu jakoś bezboleśnie móc wrócić do Halo 3, a ten taki parszywy gameplay, który jest to oczywiście świetny, ale nie daje pełni takich doznań, troszkę ulepszony za pomocą tych dźwięków czy efektów niektórych świetnych. I to naprawdę takie coś by absolutnie wystarczyło, żeby uczynić tę grę już naprawdę idealną, praktycznie myślę idealną. Tutaj trochę jeszcze walki takiej wręcz i będziemy się powoli żegnać. To już nie bardzo nawet dbam o zdrowie, spróbujemy dorwać tych ostatnich gości, te widzicie elitarnych zażartych przez Potop. No i już polecimy. Były to też ta idea gadżetów, które w końcu kiedyś nam się rozwinęły, w końcu dostałem po tyłku. Dobra, to jeszcze przeskoczymy do kolejnego etapu i tak już w ramach podsumowania te gadżety, które ostatecznie nam się przemieniły w umiejętności pancerzy w Reach'u, a potem Halo trójce. O, tutaj mamy słynnego Free for Free Guilty Sparka. No i broń, która się nie pojawiała w ogóle w kolejnych odsłonach, bo chyba dwójce i tylko w trójce, czyli taki laser tych Sentinelli. To może będzie taki akcencik już na koniec i przejdziemy sobie do takiego może kolejnego newsika, żeby tylko o tym wspomnieć, w tym filmie poświęconym wspominkom z Halo 3 i takim rzutem oka na to, jak się ta gra trzyma. To ma być kilka fajnych dodatków do Halo 5 w kolejnym, prawdopodobnie, aktualizacji. Będzie jakieś działo przeciwpowietrzne obcych, no i ten właśnie laserek oraz granatnik z Halo Reach.
są bardzo fajne, fajne wiadomości, bo są charakterystyczne bronie, które się nie pojawiały zbyt często. Ten laser się pojawił tylko w dwóch grach, a granatnik tylko w jednej. Bridge w ogóle ma dużo takich elementów, które pojawiły się tylko tam i zostały zapomniane. Pewnie dlatego, że Bridge był ostatnią grą od Bungie. Tutaj pozwalam sobie trochę bardziej pofolgować przy tych ruciakach. No i brutale, tutaj generalnie nie było elitarnych jako przeciwników. Jedynie elitarni, jakie zabiliśmy w trójce, to byli albo zdradzeni sprzymierzeńcy, albo ci zżarci przez potop i przemienieni na jego obraz i podobieństwo. No i jeszcze jeden taki elemencik, którego mogą nie kojarzyć osoby grające we współczesne odsłony Halo. Była kiedyś możliwość strzelania z dwóch broni jednocześnie, tych mniejszych. Było to cholernie nieporęczne, zostałby wywalone bardzo szybko. No ale tak, w ramach może pokazuję, jeszcze sobie tutaj postrzelamy z tego, co tu właśnie mamy. Halo 3 jest naprawdę świetnym zakończeniem całej trylogii, jeżeli chodzi o fabułę, jakieś takie trzymanie się poziomu wyznaczonego przez poprzedników. Ja bardzo dobrze teraz wspominam tę część, z wielką ochotą sobie do niej powrócę, bo mam teraz taki etap wracania do starszych odsłon Halo. No a teraz dziękuję Wam za uwagę, spróbuję tutaj dorżnąć siebie i innych. Dzięki za uwagę, cześć!